Otwieram trzecią sesję Rady Gminy w Zadzimiu. Na wstępie witam pana wójta. Dzień dobry. Panią sekretarz, panią skarbnik, pana kierownika, panią kierownik GOPS-u, panią kierownik biblioteki, panią kierownik promocji, panią kierownik ZOZ-u, obsługę rady i wszystkich państwa radnych. Na 15 radnych mamy 13 obecnych. Pozwolicie państwo, że na siedząco. I poprosimy panią wiceprzewodniczącą o przeczytanie porządku proponowanego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Uwagi do porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2023. Punkt szósty. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Zadzim za rok 2023. Punkt siódmy. Debata nad raportem o stanie gminy Zadzim za 2023 rok i podjęcie uchwały nr 3/19/2024 w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Zadzim. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały nr 3/20/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu za rok 2023. Punkt pierwszy. Zapoznanie Rady Gminy z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zadzim za rok 2023. Punkt drugi. Zapoznanie Rady Gminy z treścią opinii Komisji Rewizyjnej. Punkt trzeci. Głosowanie. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały nr 3/21/2024 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Zadzim. Punkt pierwszy. Zapoznanie Rady Gminy z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej. Punkt drugi. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Punkt trzeci. Głosowanie. Punkt 10. Podjęcie uchwały nr 3/22/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu za 2023 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały nr 3/23/2024 w sprawie zmian w budżecie na rok 2024. Punkt 12. Podjęcie uchwały nr 3/24/2024 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zadzim. Punkt 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Zadzim nr 3/25/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 57/324/2023 Rady Gminy Zadzim z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu. Punkt 14. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 15. Sprawy różne. Punkt 16. Zamknięcie obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Uwagi do porządku obrad. Bardzo proszę, czy są jakieś? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Jednogłośnie wszyscy za, stwierdzam, że porządek został przyjęty. W punkcie trzecim. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Bardzo proszę, czy są jakieś uwagi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Jednogłośnie wszyscy za, stwierdzam, że protokół został przyjęty. W punkcie czwartym. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, drodzy goście. W okresie międzysesyjnym, to jest od dnia 17 maja do dziś, wykonaliśmy następujące zadania inwestycyjne. Podpisaliśmy umowę z firmą Włodan, spółka ZOO, spółka komandytowa z Porszewic na wykonanie inwestycji pod nazwą remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim, etap drugi. Koszt robót to 5 563 262 zł/64. Termin wykonania zadania to 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, który upłynie 24 grudnia bieżącego roku. W ramach zadania wykonane będą roboty na następujących drogach. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Babiniec, przebudowa drogi gminnej
przepraszam, Urszulin Wola Sipińska, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżązna Szlachecka, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zygry, remont drogi gminnej Maksymilianów Chodaki, remont drogi gminnej w Ralewicach, remont drogi gminnej Grabina Skęczno, remont drogi gminnej w Górkach Zadzimskich, remont drogi gminnej Grabinka Pałki Wola Sipińska, remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzchy, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Charchów Pański, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skęczno. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład, edycja 8. Ukończone zostały roboty budowlane na zadaniu pod nazwą Modernizacja strażnic OSP Świetlic Wiejskich w miejscowościach Jeżewi Zalesie, gmina Zadzim. W dniu 3 czerwca bieżącego roku wykonawca złożył oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Zadanie to dofinansowane było z Rządowego Programu Polski Ład, edycja 3 PGR. Ogłosiliśmy drugie postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji pod nazwą remont mostów na rzekach w pasach dróg gminnych na terenie gminy Zadzim. W ramach zadania zamierzamy wykonać remont mostu w ciągu drogi gminnej 111-275E w miejscowości Ruda Jeżewska, remont mostu w ciągu drogi gminnej 111-267E w miejscowości Skęczno oraz remont mostu w ciągu drogi gminnej 111-275E w miejscowości Iwonie. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład, edycja 8, w wysokości 2 125 000 zł. Na ukończeniu są prace projektowe prowadzone przez wykonawcę firmę Defero spółka z OS Sieradza w ramach inwestycji prowadzonej w systemie Zaprojektuj i Wybuduj pod nazwą Rozbudowa przedszkola w zespole szkół w Zadzimiu. Pod koniec bieżącego tygodnia wykonawca zamierza organizować zaplecze budowy i przystąpić do robót porządkowych i rozbiórkowych. Koszt robót budowlanych to 2 727 375 zł. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Programu Polski Ład, edycja 8. W postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pod nazwą Przebudowa dróg w miejscowościach Jeżew, Małyń i Zalesie, gmina Zadzim, wybrana została oferta firmy Włodan z Porszewic. Cena zaproponowana w ofercie to 1 796 700 zł. Okres gwarancji 60 miesięcy. Umowa zostanie podpisana do dnia 7 lipca bieżącego roku. W przetargu niniejszym wpłynęły 4 oferty. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic z ceną ofertową 1 861 483,12 zł. 12 groszy, okres gwarancji 60 miesięcy. Budtrans, roboty budowlano-drogowe Maria Karbowiak z Sieradza. Cena ofertowa 2 402 108,36 zł. Okres gwarancji 60 miesięcy. Włodan, spółka ZOO, spółka komandytowa z Porszewic, cena 1 796 700 zł, okres gwarancji 60 miesięcy i przedsiębiorstwo robót drogowych i mostowych, spółka ZOO z Sieradza, przepraszam, z Czartek, gmina Sieradz, cena 2 385 017 zł i 97 groszy, okres gwarancji 60 miesięcy. W ramach zadania zamierzamy wykonać przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Jeżew o długości 195 metrów bieżących wraz z pracami manewrowymi, przebudowę drogi gminnej Otok Zalesie o długości 990 metrów bieżących, przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Małyń o długości 110 metrów bieżących oraz remont drogi gminnej od granicy gminy Lutomiersk, miejscowość Jeziorko, do Małynia o długości 745 metrów bieżących. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład, edycja 6 PGR. Trwają prace projektowe prowadzone przez wykonawcę firmę Drewzel Gabriel Skrypczyński, spółka jawna z Wojsławic, na inwestycji prowadzonej w systemie Zaprojektuj i Wybuduj pod nazwą Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogucice, gmina Zadzim. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego na operację typu zarządzanie zasobami wodnymi w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Trwają także prace projektowe wykonywane przez firmę Pantarej Projekt z Poznania na zadaniu pod nazwą Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego pałacu w Zadzimiu, gmina Zadzim. Zakończenie prac przewidziane jest do 30 sierpnia bieżącego roku. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład, edycja 2. W ostatnim czasie ponadto wykonaliśmy również. Na bieżąco wykaszane są pobocza dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. Uzupełnione zostały ubytki masą asfaltową na drogach w miejscowościach Zaborów i Zygry. Naprawiony i oczyszczony został przepust przy drodze gminnej Zaborów z Zygry. Wykaszane są przejazdy kolejowo-drogowe, skrzyżowania, przystanki autobusowe i inne niebezpieczne miejsca przy drogach gminnych. Odnowione zostały ławki i kosze w centrum Zadzimia. Wymieniony został hydrant naziemny w miejscowości Dzierżązna Szlachecka, a także prowadzone były prace porządkowe w miejscach publicznych na terenie gminy Zadzim. Dziękuję. Dziękuję. Witamy pana mecenasa.
I przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2023. Pan wójt w temacie? Może dwa słowa. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tutaj zgodnie z sprawozdaniem, jakie państwo otrzymaliście z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, tutaj projekt tego programu na rok 2023 zgodnie z zarządzeniem moim z dnia 28 października 2022 został poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie chociażby w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej. Konsultacje oczywiście były przeprowadzane w trybie określonym uchwałą Rady Gminy z 2010 roku. Tutaj jeśli chodzi o jakby tą współpracę za ten rok ubiegły, tutaj w toku oczywiście tego przeprowadzonego postępowania, ogłoszonego konkursu na składanie ofert, tutaj mieliśmy tutaj złożoną ofertę na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ofertę złożył Gminny Klub Sportowy w Zadzimiu, któremu została przyznana dotacja w wysokości 35 tysięcy złotych. Dotacja była wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 20 tysięcy złotych w terminie 30 dni od podpisania umowy, a druga transza w wysokości 15 tysięcy w terminie do 30 lipca ubiegłego roku. Rozliczenie z wykonania dotacji zostało złożone w terminie. Tutaj w sprawozdaniu jest również zawarty ramowy program, w myśl którego realizowana była właśnie ta oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa w temacie? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2023? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Jednogłośnie wszyscy za. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 6. To może zalogowany ktoś nie jest? Reasumpcja. Możemy powtórzyć. O, jest. Zalogowane. Bardzo proszę teraz. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Tak, faktycznie 14 teraz jest. Jednogłośnie wszyscy zatwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Zadzim za rok 2023. Też pan wójt? Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Działania określone właśnie w tym programie określają lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania tych środków. W roku ubiegłym obowiązywał taki właśnie gminny program zatwierdzony uchwałą państwa, znaczy Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2023 roku, który został uchwalony na 4 lata. Tutaj w sprawozdaniu przedstawione zostały te zadania, jakie są realizowane w zakresie przeciwdziałania między innymi alkoholizmowi, narkomanii czy wszelkiego rodzaju uzależnieniom. Również tutaj krąg zainteresowanych, czy osób, do których jest skierowany ten program, również tutaj wskazaliśmy. Sprawozdanie zawiera również informacje na temat wartości sprzedanego alkoholu na terenie gminy Zadzim w 2023 roku zgodnie z
poszczególnymi jakby klasyfikacjami odnośnie tutaj zawartości alkoholu w danych napojach alkoholowych. Ilość wydanych zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a także działania, jakie zostały podejmowane przez, przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która jakby no inicjuje właśnie te działania zawarte w gminnym programie. W sprawozdaniu macie również Państwo podany skład osobowy tej komisji, a także jej główny zakres kompetencji. No ja myślę tyle, Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie Wójcie, ja miałem od jednego mieszkańca tutaj z Woli Domskiej takie pytanie, bo tu jest jakieś 83 tysiące na ten program. To takie jest działanie różne związane z taką zdrowym trybem życia i tak dalej. Czy możliwe byłoby zaproszenie kolarzy, tego towarzystwa z Podębic, które tam funkcjonuje? Oni podobnież właśnie do różnych gmin przyjeżdżają właśnie na takie w ramach promocji tego zdrowego stylu życia. Czy takie działanie byłoby w ramach tego programu możliwe? Ja nie wiem, jakie to koszty w ogóle by były. Ale rozumiem, że propagują na przykład takie działania, tak, w zakresie profilaktyki, tak, przeciwdziałania uzależnieniom. No musielibyśmy przeanalizować, ale jeżeli tak powiem, będzie to zgodne z zapisami programu, to myślę, że tutaj można ewentualnie w tą stronę się pochylić, tak. Na pewno jakiś więcej szczegółów mi potrzebowali odnośnie tak, tutaj zakresu jakby działań, tak, bo to pewnie jest jakaś forma stowarzyszenia, tak, jak rozumiem, tak, tutaj i jaki cel powiedzmy tutaj mieliby realizować. Czyli można jakiś kontakt nawiązać? No tak, to poprosimy. Do przewodniczącej, myślę, gminnej bardzo komisji. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa w temacie? Radna Urbaniak, proszę. Bardzo proszę. To znaczy tak, kierowane te osoby są głównie przez rodzinę lub policję lub instytucje, które zajmują się ogólnie pomocą osobom uzależnionym. Współpraca z tymi osobami jest trudna. My robimy no, to, co możemy, żeby motywować do leczenia. Natomiast bardzo często osoba uzależniona nie widzi problemu. To widzą bliscy i rodzina. Jest tak, że my mamy spotkanie, nikt nie przychodzi, a wezwanych jest 6-7 osób. Sporadycznie zdarza się, że naprawdę na zaproszenie nasze, na wezwanie przychodzą osoby i podejmują jakieś działania, które w taki dobrowolny sposób, które no, mają na celu jakieś ich poprawę, żeby wyjść z uzależnienia. Natomiast no, wygląda to no, nie najlepiej. Poza tym na leczenie stacjonarne nie ma chętnych. Jest też leczenie w Warcie, gdzie mogą jeździć tylko na spotkania dzienne, wracają do domu, też ciężko namówić. My działamy na razie poprzez dobrowolność. Tak naprawdę od tego, żeby leczyć przymusowo, jest prokuratura, sąd. Nasza rola jest motywująca. Tak naprawdę gminna komisja to skupia się na profilaktyce, motywowaniu, a głównie profilaktyce. I tutaj chcemy dotrzeć głównie do dzieci, młodzieży. A ci już są te osoby, które są zgłaszane, no to są to osoby, które tak naprawdę nie widzą problemu. Choć nie jest tak też, że nikt nie pójdzie, nie wiem, na spotkanie do klubu AA, czy nie skorzysta tutaj z porad psychoterapeuty, który przyjmuje w każdy w pierwszy wtorek każdego miesiąca. Też niektórzy skorzystają głównie tam, gdzie są dzieci albo jakieś inne problemy z prawem, z porad prawnych, które też komisja zapewnia w ramach działania. Nie możemy nic zrobić na siłę, nie mamy narzędzi, które tak naprawdę by kogoś zmusiły, bo to jest dobrowolna decyzja, nawet sąd, jak jest przymusowe leczenie, to też tutaj już nie chcę się wypowiadać na temat narzędzi, jakie stosują, czy w szpitalach, czy jakie sąd stosuje, ale to też nie jest tak, że kogoś przywiążą i musi być na oddziale, żeby się leczył. To jest dobrowolna decyzja człowieka i dopóki nie demoralizuje, nie powoduje rozkładu rodziny, nie demoralizuje społeczeństwa, nie stosuje przemocy, to tak naprawdę nasza rola to jest taka tylko motywująca.
a już jeżeli do zdarzeń dochodzi takiej właśnie demoralizacji, przemocy czy no już naruszeń prawa w związku z uzależnieniem, no to wtedy sąd, prokuratura. To znaczy tak, my jako komisja z dziećmi nie współpracujemy, tylko z osobami dorosłymi. Natomiast jeżeli osoba trafia do nas, jest zgłoszona przez instytucję typu szkoła, gminny ośrodek, no to z tą rodziną już pracują i z dziećmi te instytucje, które mają do tego uprawnienia, więc szkoła, ośrodek pomocy, powiatowe centrum pomocy rodzinie, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pedagog szkolny, ale to już nie są członkowie komisji. Bo tu tak naprawdę no, członkowie komisji to jest taki zespół, który głównie działa z osobami dorosłymi. My możemy inicjować jakieś spotkania, ale tak naprawdę każdy z podmiotów i instytucji może występować o różne ośrodki w ramach tego programu i robić różne działania profilaktyczne czy terapeutyczne, bo na to są środki. Komisja to jest rola motywująca, są członkowie powołani po to, żeby motywować głównie do leczenia, ale nie pracuje z dziećmi. Od tego są inne instytucje. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze w temacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Zadzim za rok 2023? Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Jednogłośnie wszyscy za, stwierdzam, że raport został, sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 7. Debata nad raportem o stanie gminy Zadzim za rok 2023 i podjęcie uchwały nr 3/19/2024 w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Zadzim. Szeroko omówiony temat na komisji. Ale pan wójt w temacie? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, raport o stanie gminy Zadzim był już analizowany na ostatnim połączonym posiedzeniu komisji. Niemniej jednak swoista debata nad raportem właśnie odbywa się w dniu dzisiejszym. Także ja myślę, że może tutaj na ewentualne pytania z Państwa strony czekam, jeśli takowe się pojawią. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, radna Miłek. Panie wójcie, miałabym takie pytanie. Ponieważ na stronie 26 tego raportu mamy podany wykaz realizowanych przez gminę strategii i programów. W związku z tym mam pytanie, czy gmina ma aktualną strategię, ponieważ tam nie ma wzmianki na ten temat. Pan wójt, proszę. Tak, dziękuję. 26. Dziękuję. Szanowni Państwo. Tak, jeśli chodzi tutaj o strategię rozwoju gminy Zadzim, to tutaj posiadamy aktualny ten dokument opracowany na lata 2024-2030 i został on zatwierdzony, przyjęty przez Radę Gminy na sesji w marcu bieżącego roku. To bodajże było 19 marca. Procedura związana z opracowaniem tej strategii rozpoczęta została w ubiegłym roku, w miesiącu bodajże sierpniu. Odbyły się swoiste konsultacje społeczne i dalsze etapy właśnie opracowania tej strategii. Tutaj tak, w raporcie nie jest może ujęta, prawda, jakby w tej części opisowej, ponieważ raport dotyczy roku 2023 i tego stanu faktycznego na dzień 31 grudnia, w związku z czym jakby tutaj w wykazie nie została zawarta, ale tak, mamy aktualną strategię rozwoju gminy Zadzim na lata 2024-2030. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w temacie? Radny Danecki, proszę. Panie wójcie, tutaj temat Związek Gmin Regionu Poddębickiego. Jest raport na stronie 30 i tutaj moje pytanie, czy gmina płaci jakąś składkę członkowską i czy są jakieś korzyści z tego przynależenia? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak, jeśli chodzi tutaj o przynależność Gminy Zadzim do Związku Gmin Regionu Poddębickiego, tutaj składka członkowska od ubiegłego roku wynosi bodajże 4000 zł. Rocznie oczywiście. Tutaj jeśli chodzi o jakby korzyści takie, bo tak tutaj padło w pytaniu, tak? No może tak. Trudno je tak w chwili obecnej jakieś takie nominalne te korzyści pewnie podać.
bo w ostatnich latach jako ten związek nie realizowaliśmy jakiegoś chociażby wspólnego projektu, który pewnie no, mógłby przynieść, prawda, jakieś, nie wiem, czy pozyskane środki. Niemniej jednak, że tak powiem, z tych względów właśnie tutaj ten związek, że tak kolokwialnie powiem, utrzymujemy, tak, tutaj w porozumieniu z samorządami jeszcze czterech tutaj sąsiednich gmin, ponieważ ten związek powstał na początku roku 2000. Wtedy intencją bodajże powstania, z stanu wiedzy, jaki posiadam, właśnie była jakby możliwość pozyskiwania środków na, nie wiem, pan kierownik pamięta, to były wtedy te zadania związane z wodociągowaniem bodajże, tak, czy... O tak, chyba właśnie z możliwościami wodociągowania, programu ochrony środowiska, które właśnie związki gminy mogły otrzymywać, tak? I no później akurat układ pewnie tych różnego rodzaju programów, w ramach których dostępne są różnego rodzaju fundusze, też znacząco się zmienił, że samorządy też w znacznej części tak mogą same o takie środki wnioskować. No niemniej jednak czasami takie możliwości się jeszcze pojawiają albo mogą się pojawić i z tego względu jakby ten związek utrzymujemy w swoim funkcjonowaniu. Te koszty, myślę, no te 4000 rocznie nie jest jakimś takim strasznie drastycznym kosztem do udźwignięcia, a chociażby tutaj te ostatnie nabory, które odbywały się w tym rządowym programie Polski Ład w roku ubiegłym, też dawały na przykład możliwość złożenia wniosku przez na przykład właśnie jakieś związki międzygminne, tak, czy tego rodzaju organizacje. Akurat my tutaj jako związek, bo gdzieś taki pomysł nawet na jednym z posiedzeń tutaj padł, z mojej strony, jak i też tutaj jednego z kolegów wójtów z sąsiedniej gminy, ale że tak powiem, no tutaj jakby też dla jakby zasadności projektu, no tak nie znaleźliśmy, że tak powiem, jakby takiego wspólnego tutaj działania na terenie tych pięciu gmin, która by nas łączyła też, tak, tak elementarnie, żeby móc o takie dofinansowanie wnioskować. No niemniej jednak upatrujemy, że być może takie możliwości pojawią się w przyszłości, dlatego tutaj w tym związku funkcjonujemy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze w temacie debaty nad raportem o stanie gminy na rok 2023. Radna Stępińska, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja już na komisji takie zadałam pytanie, nie wiem, czy Pan Wójt już sprawdził odnośnie ile jest dzieci z opiniami w szkole w Zadzimiu, a ile jest z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ogóle, czy w szkole w Zadzimiu, czy w szkole w Zygra? Łącznie, tak. Mhm. A przyznam szczerze, że nie przygotowałem tych informacji na dzisiejszą debatę, ale nie, jednak uzupełnię je. Myślę, że w trakcie dzisiejszego posiedzenia będę mógł te dane podać jeszcze, tak, jeszcze do końca sesji. Mhm. Nie wiem, bo chciałabym się po prostu upewnić, czy zatrudniając nauczyciela, jak on się nazywa, nauczyciela do opieki w przedszkolu na przykład, wspomagającego, dokładnie, czy Rada Gminy nie musi opinii wystawić? Opinii na temat? No, na temat zatrudnienia takiego pracownika. Przyznam szczerze, że... Decyduje, ale czy tutaj... Rada nie powinna wystawić opinii? Czy jest za, czy jest przeciw? Bo ja właśnie troszkę... Ale opinii odnośnie zatrudnienia, tak, czy... zatrudnienia. Czy wyraża zgodę? No bo jednak no, koszty ponosi gmina. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że nie, ponieważ tutaj jakby no, organem decydującym, tak, o jakby tych tutaj o kwestii organizacji kształcenia takiego dziecka podejmuje kierownik jednostki, czyli dyrektor takiej placówki oświatowej. Wskazuje poradnia powiatowa. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, prawda, w myśl pewnie za wydanym tam orzeczeniem czy innym tutaj stosownym dokumentem. Wydaje mi się, że tutaj Rada Gminy chyba nie opiniuje. Ewentualnie, czy pan mecenas tutaj mógłby zabrać głos i coś nas wspomóc swoją wiedzą? Dziękuję. Nie widzę tak naprawdę podstawy prawnej ani legitymacji dla Rady Gminy do podejmowania jakiejkolwiek decyzji. No tutaj tak jak powiedział pan wójt, to nie... Nie wiem, no należałoby to zbadać, ale nie widzę podstawy prawnej do podjęcia uchwały. Może jakaś opinia na komisji, ale to na pewno nie uchwała i na pewno nie tego rodzaju rozstrzygnięcie. Ale to myślę, że temat na pewno do zbadania i być może do rozstrzygnięcia takiego ostatecznego. Dobrze, dziękuję. Dziękuję.
Radny Chmielecki, proszę. Panie przewodniczący, panie wójcie, ja na stronie 23 chciałem zapytać o stan mienia gminy, o samochód. Mi się to rzucił w oczy, samochód ratowniczo-gaśniczy 244. Co to jest za samochód? Szanowni państwo, jeśli chodzi tutaj o środki transportu będące na stanie mienia gminnego, tak, ten pojazd ratowniczo-gaśniczy, konkretnie na, tutaj chodzi o właśnie Stara 244 w zabudowie strażackiej, to będzie pojazd, szanowni państwo, który kilka lat temu pozyskaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej w formie darowizny i który później został jakby przekazany w użyczenie dla jednostki OSP Chodaki. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj ta umowa, bo to była darowizna z zasobów MON-u, czy bardziej chyba już to dokładnie pamiętam, jakiej tej jednostki podległej, była tak skonstruowana, że przez 5 lat nie możemy jakby zbyć tego pojazdu, w związku z czym został jakby on przekazany jednostce OSP Chodaki w użyczenie, ale figuruje jakby na stanie mienia tutaj naszym jako gminy Zadzim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa w temacie jeszcze raportu? To może ja, panie wójcie, chciałem zapytać o dowozy szkolne, jak to się tam bilansuje, bo wiemy, że mamy tam dotacje od wojewody bodajże i dużo my dokładamy do tych dowozów i taka sprawa tutaj z mojego terenu właśnie Wola Domska. Czy jest możliwe zmiana linii kursu autobusu, bo teraz on jeździ tak tutaj pałki rzechta i czy on by mógł przez Wolę Domską tam koło parku praktycznie jeździć? Nie to, że już, ale tam około 7 dzieci będzie w niedługim czasie i czy to byłoby w ogóle możliwe, panie wójcie? Jeśli chodzi, drodzy państwo, o te zadania realizowane w ramach dowozu na naszym terenie, tak, dowozu dzieci do szkół, ono realizowane jest tutaj w ramach tak zwanego lokalnego transportu zbiorowego. Tutaj podczas chociażby analizy czy omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły, te dane finansowe już też wydaje mi się, że gdzieś tam podawałem, ale to oczywiście mogę przytoczyć ze sprawozdania. Drodzy państwo, to jeśli chodzi łącznie, tak, o te zadania w zakresie przewozów autobusowych, tak, bo to jakby przystąpiliśmy do tego rządowego programu właśnie odnośnie Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, to łącznie koszty tego zadania za rok ubiegły wyniósł 849 tysięcy i 90 zł. Z tego 60% wydatków mamy finansowanych ze środków Wojewody Łódzkiego. W roku ubiegłym to będziemy mieli po stronie dochodowej, drodzy państwo, w sprawozdaniu. I już tutaj spróbuję odnaleźć. Po stronie dochodowej będziemy to mieć w dziale 600, drodzy państwo, to było 509 454 złote jako ta refundacja od Wojewody Łódzkiego, jako całość zadania, tak? Tutaj w ramach jakby organizacji tego zadania my tutaj jakby wykupujemy bilety miesięczne wszystkim dzieciom korzystającym z dowozów szkolnych i za rok ubiegły ten wydatek na bilety miesięczne to była kwota 139 816 zł i 12 groszy, czyli tutaj pewnie należałoby sumować tą różnicę, prawda, między środkami wydatkowanymi na całość zadania minus dotacja wojewody, czyli to nam pozostaje jakieś 340 tysięcy plus 130, no łącznie około 480 tysięcy złotych koszt, myślę, będzie tutaj tych, można tak powiedzieć, tak jakby dowozów szkolnych, ale w ramach, tak jak wspomniałem, tego właśnie lokalnego transportu zbiorowego, czyli tutaj też mieszkańcy gminy mogą, prawda, korzystać na tych właśnie jakby liniach, które są na bazie właśnie tych dowozów szkolnych, że tak powiem, jakby przygotowane i tak funkcjonują, mogą również z tego transportu publicznego korzystać. Natomiast co do możliwości zmiany tras, pewnie jakie w chwili obecnej są przyjęte, to tutaj, no w mojej ocenie, można byłoby to wziąć pod uwagę przy konstrukcji tych tras, pewnie tych rozkładów jakby na następny okres programowania. Tak? Tutaj umowa o dotację, tak, zawierana jest, bo to jest jakby
tutaj też w formie rocznej, ale zawierane jest w roku budżetowym, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, bo tak też wojewoda organizuje jakby te nabory i te konkursy właśnie na dotacje w ramach tego funduszu, więc w mojej ocenie to jest ewentualnie możliwe do wzięcia pod uwagę przy konstrukcji tutaj tych tras rozkładu jazdy na rok kalendarzowy jakby następny. No wiemy, że tutaj rok szkolny troszeczkę inaczej jakby się układa, tak, w tym obszarze. No na pewno musiałoby to podlegać jakiejś analizie odnośnie właśnie zasadności, tak, tutaj, czyli ilości korzystających z takiej zmiany trasy, to po pierwsze. Po drugie też te możliwości takie stricte techniczne, czyli pewnie jeżeli gdzieś autokar, powiedzmy, tak, no gdzieś tam, czy autobus miałby gdzieś tam wjechać w jakiś teren, no też czy jest możliwość zmiany trasy tak, żeby on po prostu wykonując tutaj swoją trasę, prawda, zabierał wszystkich wszystkich chętnych ze wszystkich przystanków po drodze, czy byłaby tam konieczność jakiegoś, prawda, jakiegoś, nie wiem, uwrocia, tak, autokaru. No i tutaj też te przede wszystkim jakieś możliwości techniczne, czyli jakieś swobodne miejsce do jakiegoś zawracania, tak, no i przede wszystkim bezpieczne, bo tutaj też musimy mieć na względzie, że jest to głównie oczywiście też dowóz dzieci do naszych placówek. No myślę, że to, tak jak powiedziałem, powinno ewentualnie podlegać analizie gdzieś bliżej końca roku, tego ewentualnie na plan na rok kalendarzowy następny. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania w sprawie raportu o stanie gminy Zadzim za 2023 rok i podjęciu uchwały nr 3 omawiane na 19 omawiane na 2024 w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Zadzim. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Jednogłośnie wszyscy zatwierdzam, że wotum zaufania wójt otrzymał. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały nr 3 omawiane na 20 omawiane na 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. I podpunkt pierwszy. Zapoznanie Rady Gminy z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zadzim za 2023 rok. I tu pani skarbnik. Bardzo proszę. Uchwała nr 4 łamane na 57 łamane na 2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zadzim za 2023 rok. Na podstawie artykułu 13 punktu 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 92 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych po rozpoznaniu przedłożonego przez wójta gminy Zadzim sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z uzupełnieniem informacji do przedmiotowego sprawozdania z dnia 9 kwietnia 2024 roku skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach Zofia Dolewka, przewodnicząca, Paweł Dobrzyński, członek, Łukasz Szczepanik, członek, uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zadzim za 2023 rok wraz z uzupełnieniem informacji do wymienionego sprawozdania oraz z informacją o stanie mienia gminy i objaśnieniami z uwagą zawartą w uzasadnieniu. Uzasadnienie. Wypełniając obowiązek nałożony artykułem 267 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wójt gminy Zadzim przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Sprawozdanie to zgodnie z artykułem 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wydał opinię w przedmiotowej sprawie w oparciu o następujące dokumenty. Sprawozdania budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Sprawozdania 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2023. 3. Pismo z dnia 9 kwietnia 2024 roku dotyczące uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zadzim za rok 2023. 4. Uchwałę Rady Gminy Zadzim w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet, które wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Nadto skład orzekający rozpatrzył załączoną do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok informację o stanie mienia gminy Zadzim. Przedłożona informacja zawiera dane wymagane postanowieniami artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, jego zmiany w stanie, wysokość dochodów uzyskanych w 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania. Na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów skład orzekający ustalił, że sprawozdania budżetowe sporządzone zostały zgodnie z wymogami wynikającymi z uregulowań wyżej wymienionych rozporządzeń. Dane w nich zawarte w zakresie kwot planowanych korelują z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu zawiera dane liczbowe zgodne z przedłożonymi sprawozdaniami budżetowymi. Dochody ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 39 377 876 zł 29 groszy, co stanowi 99,56% planu. Natomiast wydatki ogółem budżetu w kwocie 39 987 519 zł 98 groszy, co stanowi 96,57% planu. Wynik finansowy, różnica między dochodami a wydatkami budżetu jest ujemny. Za ten rok 2023 zakończył się deficytem budżetowym stanowiącym równowartość 609 643 zł 69 groszy. Dochody bieżące wykonano na poziomie 26 397 110 zł 8 groszy, to jest 99,33% planu, a wydatki bieżące w kwocie 24 326 438 zł i 75 groszy, to jest 94,80% planu. Z powyższego wynika, że na koniec roku budżetowego 2023 została zachowana zasada, o której mowa w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieżące są wyższe od poniesionych wydatków bieżących, tak zwana nadwyżka operacyjna. Wielkość wypracowanej nadwyżki operacyjnej kształtuje się na poziomie 2 070 671 zł 33 grosze i jest wyższa od planowanej. Plan zakładał wynik operacyjny w wysokości 912 310 zł 21 grosze. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 12 980 766 zł 21 groszy, co stanowi 100,02% planu. Zaś wydatki majątkowe wynoszą 15 661 081 złotych 23 grosze, to jest 99,47% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu stanowi około 39,16%. Sprawozdanie opisowe zawiera informacje w przedmiocie zrealizowanych inwestycji w 2023 roku. Na podstawie materiałów sprawozdawczych stwierdzono, że w trakcie realizacji budżetu w dziale 750 rozdział 750-23 oraz w dziale 852 rozdział 852-19 wystąpił wydatek związany z uregulowaniem odsetek, paragraf 4580 w wysokości 108 zł, rozdział 750-23 to są urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu i 212 zł, rozdział 852-19 ośrodki pomocy społecznej. W sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za ubiegły rok organ wykonawczy nie zawarł żadnych wyjaśnień w kwestii zapłaty odsetek. Skład orzekający zwraca uwagę, iż w sytuacji, gdy zapłata odsetek jest skutkiem nieterminowego uregulowania zobowiązań, działanie takie należy ocenić jako sprzeczne z zasadami gospodarki finansowej określonymi w artykule 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W świetle tego przepisu wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Dług gminy wskazany w sprawozdaniu RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 4 888 813 zł 30 groszy, wykazując tendencję malejącą w porównaniu ze stanem na koniec 2022 roku. Kwota długu gminy na koniec 2023 roku jest niższa o 1 884 433 zł 40 groszy w stosunku do wartości z 2022 roku. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania według tytułów dłużnych obejmują długoterminowe kredyty, pożyczki, emisje obligacji komunalnych. W analizowanym okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. Na koniec 2023 roku w badanej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez jednostkę dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu. Zatem nie może być uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości całokształtu gospodarki finansowej gminy. Skład orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu badanej jednostki w zakresie zadań własnych, ani oceny gospodarności wynikających wykonujących budżet. Oceny w tym zakresie stosownie do obowiązujących przepisów należą do właściwości organu stanowiącego Rady. Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisano elektronicznie w dniu 22 kwietnia Zofia Dolewka, Rio w Łodzi. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Zapoznanie Rady Gminy z treścią opinii Komisji Rewizyjnej i poprosimy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Otóż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 maja 2024 roku dokonała analizy sprawozdania rocznego wójta z wykonania budżetu gminy Zadzim za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego. Zapoznała się również z treścią uchwały nr 4/57/2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2024 roku, który wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu przez wójta gminy Zadzim za 2023 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie rocznego sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy Zacim za 2023 rok. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Głosowanie. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za pozytywną opinią, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Jednogłośnie wszyscy za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 9. Podjęcie uchwały nr 3/21/2024 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Zadzim. I podpunkt 1. Zapoznanie Rady Gminy z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej. Też przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Bardzo tak, proszę. Tak, dziękuję. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 maja 2024 roku zapoznała się z pierwszym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zadzim za 2023 rok oraz uchwałą nr 4/57/2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zadzim za 2023 rok. 2. Sprawozdaniem finansowym i 3. Informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok komisja stwierdziła, co następuje. Budżet gminy Zadzim na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy Zadzim w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą nr 54/310/2022.
Plan dochodów i wydatków zgodny jest ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku budżetowego zarówno przez Radę Gminy w formie uchwał, jak i wójta gminy w formie zarządzeń. Plan dochodów na rok 2023 w kwocie 42 812 303 zł i 35 groszy został pomniejszony o kwotę 3 260 218 zł i 23 groszy i wynosi 39 552 085 zł i 12 groszy. Wykonanie dochodów wyniosło 39 377 876 zł i 29 groszy, co stanowi 99,56% planu po zmianach. Plan wydatków na rok 2023 w kwocie 45 118 770 zł i 18 groszy został pomniejszony o kwotę 3 711 792 zł i 57 groszy i wynosi 41 406 977 zł i 61 groszy. Wykonanie wydatków wyniosło 39 987 519 zł i 98 groszy, co stanowi 96,57% planu po zmianach. Zaplanowany wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie 1 854 892 zł i 49 groszy. Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 609 643 zł i 69 groszy. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 4 088 813 zł i 30 groszy. W roku 2023 nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych. Na 5 członków składu osobowego komisji w obradach uczestniczyło 5. Wniosek komisji o udzielenie absolutorium wójtowi gminy przyjęto w głosowaniu jawnym. Za udzieleniem absolutorium głosowało 5 członków. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zadzim jednogłośnie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2023 rok i występuje do Rady Gminy Zadzim z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Zadzim. Podpisy komisji: Grzegorz Medyński, przewodniczący, Przemysław Chmielecki, zastępca przewodniczącego, Danuta Ufnalska, członek komisji, Paweł Poliński, członek komisji i Dariusz Wojtaszczyk, członek komisji. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Uchwała nr 4/108/2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zadzim o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Zadzim za 2023 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punktu 8 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach Zofia Dolewka, przewodnicząca, Paweł Dobrzyński, członek, Łukasz Szczepanik, członek, uchwala, co następuje. Nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zadzim o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Zadzim za 2023 rok. Uzasadnienie. W dniu 7 czerwca bieżącego roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zadzim z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Zadzim za 2023 rok wraz z wyciągiem z protokołu nr 1/2024 z obrad wyżej wymienionej komisji w dniu 28 maja 2024 roku
i listom obecności. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów ustalono, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zadzim na posiedzeniu w dniu 28 maja 2024 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu, wyrażoną w uchwale nr 4/57/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku oraz informacją o stanie mienia gminy. Komisja rewizyjna po dokonaniu analizy powyższych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez wójta gminy pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2023 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Zadzim absolutorium za 2023 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, to jest stosunkiem głosów 5 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Komisja w składzie 5-osobowym. W oparciu o przedstawione przez Komisję Rewizyjną dokumenty oraz sformułowaną opinię o wykonaniu budżetu, skład orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zadzim wypełniła obowiązek wynikający z artykułu 270 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zaopiniował jej wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Zadzim, jak w sentencji niniejszej uchwały. Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisano w dniu 11 czerwca 2024 roku. Zofia Dolewka, RIO w Łodzi. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi i pytania? Radny Chmielewski, proszę. Dziękuję. Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Spraw Społecznych w dniu 7 czerwca 2024 roku zapoznała się z treścią sprawozdania rocznego wójta z wykonania budżetu gminy Zadzim za rok 2023 oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2023 i w wyniku przeprowadzonego głosowania obie komisje wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie przedstawionego raportu o stanie gminy Zadzim za 2023 rok. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa w temacie? Może jeszcze ja króciutko. Pan wójt, proszę. Panie Przewodniczący, tutaj tytułem odpowiedzi na pytanie Pani Wiceprzewodniczącej i też z komisji, to pytanie padło bodajże też tutaj właśnie przy analizie sprawozdania. Mam już tam informację tutaj z referatu odnośnie zapytania Pani Wiceprzewodniczącej, jeśli chodzi o liczbę uczniów z orzeczeniami. Tutaj jeśli chodzi o szkołę podstawową w Zadzimiu, mamy łącznie 9 dzieci z takimi orzeczeniami, w tym 5 w szkole podstawowej i 4 w przedszkolu. Natomiast w szkole podstawowej w Zygrach mamy jedno dziecko. Natomiast jeśli chodzi o opinię, to tutaj my nie otrzymujemy takiej informacji. Takie informacje są u dyrektorów szkół. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w temacie? Radna Urbaniak jeszcze, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, chodzi o budżet, to powiem tak. Oceniamy budżet poprzedniej rady. Jako organ wykonawczy tutaj jest Pan Wójt. Są radni jeszcze z tamtej kadencji. My jako nowi radni dostaliśmy dokumenty budżetu za 2023. Zapoznaliśmy się. Dość obszernie nam Pan Wójt tutaj na komisjach przedstawił. Teraz mamy też wszystkie opinie Komisji Rewizyjnej, Budżetowej, Izby Obrachunkowej przedstawione. Myślę, że ja nie mam, Panie Wójcie, żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu i będę głosowała za udzieleniem absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę, odczytamy uchwałę. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Zadzim absolutorium. Uchwala się, co następuje, paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z podpunkt pierwszy, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok, podpunkt drugi, informacją o stanie mienia, podpunkt trzy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok, podpunkt cztery, sprawozdaniem finansowym, podpunkt pięć, wnioskiem Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Zadzim. Podpunkt 6. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium udziela się wójtowi gminy Zadzim absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zadzim za 2023 rok. Paragraf 2. Podpunkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpunkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zadzim i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim. I bardzo proszę, kto z Państwa jest za udzieleniem wójtowi gminy Zadzim absolutorium, kto jest przeciw i kto się wstrzyma. Jednogłośnie wszyscy za. Gratuluję, panie wójcie. Dziękuję. Dwa słowa? Bardzo proszę. Może tak, tytułem podziękowania, drodzy państwo. Bardzo dziękuję za to jednomyślne absolutorium w tym momencie przez państwa udzielone, ale chciałbym podziękować, myślę, szerszemu kręgowi, przede wszystkim wszystkim pracownikom tutaj, zarówno Urzędu Gminy, kierownikom tutaj w urzędzie, jak i również kierownikom naszych jednostek podległych. Myślę, drodzy państwo, że ten dobry, myślę, wynik, tak, za rok ubiegły, który początkowo oczywiście zakładaliśmy z większym deficytem, finalnie zamknął się z tym deficytem, ale niewielkim, który oczywiście związany był z realizacją tego szeregu naprawdę, myślę, ważnych i potrzebnych inwestycji. Zresztą tutaj samo sprawozdanie za rok ubiegły pokazało nam, że tutaj bardzo duża ilość środków właśnie przeznaczona na te wydatki majątkowe. To, myślę, drodzy państwo, nasz wspólny sukces wszystkich państwa, to też i dobre decyzje z państwa strony, które akceptowały tutaj moje pomysły, moje działania. Życzę wszystkim, ale również i sobie, aby bieżący rok, jak i kolejne były jeszcze tylko lepsze, abyśmy mogli jak najwięcej właśnie różnego rodzaju zadań i potrzeb naszych mieszkańców spełniać, realizować i aby takimi też kolejnymi dobrymi wynikami kolejne budżety gminy Zadzim się zamykały. Także bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję za ten rok ubiegły. Bardzo dziękuję. Dziękuję i ogłoszę 5 minut przerwy. To myślę, że tutaj...
Zapraszam na miejsca. Przejdziemy do punktu 10. Podjęcie uchwały nr 3/22/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu za 2023 rok. Prosimy pana wójta w temacie. Szanowni państwo radni, tutaj w punkcie 10 zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ-u tutaj w Zadzimiu. Chciałbym nadmienić, że w dniu 14 czerwca bieżącego roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu. Obecni na spotkaniu wszyscy członkowie Rady Społecznej jednogłośnie również wyrazili pozytywną opinię zarówno na temat informacji z wykonania planu finansowego SPZOZ za rok ubiegły, jak i również wykonania całego sprawozdania finansowego, a także raportu o stanie tej placówki za rok 2023 i wszystkie opinie były jednogłośne, pozytywne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z państwa w temacie? Proszę bardzo. Po powieszenia gdzieś tam informacji, jak który dzień pan doktor przyjmuje, bo to jest tak. Nie wiadomo, czy iść do okienka, pani przy komputerze, nie wiadomo, czy przeszkadzać, czy się pytać, czy nie, co jest to krępujące. Jeżeli to było możliwe, to bardzo, to jest nie tylko moja opinia, bo tych osób, co czekają na poczekalni, właśnie mówią, że nie ma tej wywieszki, który dni pan, jaki doktor przyjmuje. No to ja informuję, że jest duża tablica rejestracyjna, na której wszystkie informacje dokładnie, z godzinami rozpisane są naprzeciwko rejestracji. I tam wszystkie informacje można wyczytać o godzinach przyjmowania lekarzy i którego lekarza. A nam właśnie tutaj pacjenci się polecają tutaj, jak się lekarz przyjmuje, pan doktor przyjmuje, żeby tu była wywieszka, które dni pan doktor przyjmuje. Ale to gdzie państwo jeszcze chcą tą informację? Przy przyjęciu, jak pan doktor pokój ma. Tam też jest wywieszka. Nie było, jak ja byłam, to nie było, proszę pana. Oj, to no, wiosną to było i pacjentki się dopytywały. No to może teraz, to jeżeli teraz, to przepraszam bardzo, ale nie było. Wszędzie są wieszone, my w tej chwili jeszcze zakupiliśmy tablicę. Na razie mi zdrowie dopisuje, tak często nie chodzę. No. Są przy drzwiach, są na tablicy informacyjnej w naszym ośrodku zdrowia, natomiast w tej chwili zakupiliśmy dosłownie na dniach tablicę informacyjną, taką zewnętrzną, tam też będą. No to teraz jak jest, ale wtedy nie było. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy do przyjęcia sprawozdania ZOZ-u za rok 2023. Bardzo proszę, kto z państwa jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Jednogłośnie wszyscy zatwierdzam, że sprawozdanie Zakładu Opieki zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały nr 3/23/2024 w sprawie zmian w budżecie na rok 2024. Pani skarbnik w temacie, czy pan wójt? Bardzo proszę. Dziękuję. Potrzeba zmian w budżecie gminy na rok 2024 powstała w związku z następującymi czynnikami. Wpływem środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy, i tutaj mamy zwiększenie planu dochodów w rozdziale 758.14 w paragrafie 2.100 o kwotę 6653, natomiast po stronie wydatków zwiększamy o tą kwotę w rozdziale 801.01 w grupie wynagrodzeń. Zwiększeniem planu dochodów bieżących związanym z wynajmem sali w Szkole Podstawowej w Zygrach i tutaj w rozdziale 801.01 paragraf 0750 zwiększamy o kwotę 2000. Zwiększeniem planu dochodów na świadczenia wychowawcze związane z wpływem rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, dotyczy to rozdziału 855.01 i tutaj o łączną kwotę dochody zwiększamy o łączną kwotę 370 zł, paragraf 0920 o kwotę 70 zł, a paragraf 0940 o 300 zł. Natomiast równocześnie wydatki o tą samą kwotę zwiększamy w rozdziale tym samym, czyli 855 w grupie wydatków bieżących.
Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na pomoce finansowe w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnej gminy w zakresie realizacji 16 projektów w sołectwach Sołectwo na Plus. Tutaj wszystkie zadania, na które otrzymaliśmy dotacje, są wymienione w uzasadnieniu do uchwały. Każda dotacja na jedno sołectwo wynosi 15 tysięcy, więc tutaj po stronie dochodów mamy 240 tysięcy. Natomiast po stronie wydatków zwiększamy plan wydatków o wkład własny i to jest o 33 tysiące. Plany na te zadania są umiejscowione w różnych rozdziałach w zależności jakiego tematu dotyczą. Podpisaliśmy również umowę na pomoc finansową w ramach programu Infrastruktura Sołecka na Plus na zadanie modernizacja świetlicy wiejskiej remizy sołectwo Ralewice. I tutaj dostaliśmy 100 tysięcy i to mamy zwiększenie w dochodach majątkowych w rozdziale 921.09. Natomiast to będzie paragraf 6.300, a wydatki po stronie wydatków zwiększamy o kwotę powiększoną o wkład własny, czyli o 18 585. Otrzymaliśmy również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu zabytkowego parku w Zadzimiu etap czwarty. Kwota 134 500 i mamy to zwiększenie po stronie dochodów w rozdziale 921.20 w paragrafie 2.460. O tą kwotę zwiększamy plan wydatków w tym samym rozdziale. Wydatki bieżące. Otrzymaliśmy po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pod nazwą Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim etap 2. To jest promesa ostateczna i tutaj w związku z tymi zmianami zmniejszamy plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 709 350,49 i to mamy w rozdziale 616 i paragraf 6370. Po stronie dochodów w załączniku numer 1 i w załączniku numer 2 jest to samo zmniejszenie. Otrzymaliśmy promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych zwiększającej dofinansowanie na zadanie modernizacja straży OSP świetlic wiejskich w miejscowościach Jerzew i Zalesie. I tutaj zwiększamy dochody majątkowe w rozdziale 921.09 o kwotę 98 001,46 zł. Planujemy udzielić dotacji celowej dla jednostki OSP w Zadzimiu z przeznaczeniem na zakup defibrylatora i tutaj kwotę 2000 planujemy i tutaj przenosimy plan wydatków w rozdziale 754.12 z planu tylko między grupami, między wydatkami bieżącymi a dotacją. Mamy jeszcze zwiększenie planu wydatków bieżących na remont dachu w Szkole Podstawowej w Zygrach i tutaj w załączniku numer 2 w rozdziale 801.01 mamy zwiększenie na ten cel o kwotę 49 916,46 zł, a w rozdziale 801.48 pomniejszony jest plan wydatków o 1500 zł. Ostatnią propozycją zmiany w budżecie jest ta zmiana ujęta w autopoprawce, którą Państwu rozdałam przed sesją. I tutaj otrzymaliśmy decyzję wojewody łódzkiego z dnia 13 czerwca bieżącego roku w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załączniku nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. To jest na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. I tutaj w rozdziale 852.05 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększamy plan o kwotę 6 tysięcy. I tutaj jeszcze w załączniku numer 2 mamy przeniesienie w rozdziale 751.01 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa. Przeniesienie kwoty 1041 zł, to jest dotacja celowa, między wydatkami bieżącymi a grupą wynagrodzeń. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania?
Radna Miłek, proszę bardzo. Panie wójcie, miałabym takie pytanie. Tutaj w uzasadnieniu do uchwały jest wskazane 16 punktów, gdzie będą realizowane sołectwo na plus. I w punkcie 16 mamy budowa schodów i sceny plenerowej z zadaszeniem, ale nie ma... Napisane. Sołectwo Chodaki. Dziękuję. Bardzo dobrze, czy ktoś z Państwa w temacie? Nie ma, tak? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie wszyscy zatwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały nr 3/24/2024 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zadzim. Bardzo proszę, czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmian w WPF-ie, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Jednogłośnie wszyscy zatwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Zadzim nr 3/25/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 57/324/2023 Rady Gminy Zadzim z dnia 24 marca 2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu. Może poprosimy pana wójta o wprowadzenie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tutaj projekt niniejszej uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu był już procedowany na sesji bodajże w marcu. Wtedy w ślad za pismem wojewody łódzkiej z dnia 29 lutego o odwołaniu z dnia 28 lutego pani Ireny Sadłowskiej z funkcji przedstawiciela wojewody łódzkiego w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz delegowanie pani Urszuli Delewskiej do składu Rady Społecznej przedstawiony był właśnie na sesji w tym dniu, o którym wspomniałem. W tamtym czasie Rada Gminy w drodze głosowania uchwały nie podjęła. Tutaj na początku czerwca otrzymałem pismo skierowane do mnie od służb wojewody łódzkiego, zatytułowane jako skarga na bezczynność, związane właśnie z brakiem powołania przedstawiciela wojewody łódzkiego do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zadzimiu. Ja udzieliłem odpowiedzi, że tutaj organem uprawnionym do dokonywania składu w Radzie Społecznej SPZOZ-u jest Rada Gminy. Niemniej jednak na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy przedstawię ponownie niejako projekt uchwały w sprawie powołania, czy właściwie uchwały w sprawie zmiany tutaj w składzie Rady Społecznej przy SPZOZ-ie w Zadzimiu, ale oczywiście decyzja pozostaje w kompetencji Rady Gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja tu mam takie pytanie do pana mecenasa. Ta rada była społeczna, była powołana w 2023 roku. Jej kadencja trwa i panie mecenasie, czy wojewoda może tak wywierać presję tu na pana wójta, czy na radę gminy? Powiem tak, proszę państwa. Wojewoda ma uprawnienie do wskazania członka rady społecznej i w zasadzie zdaniem wojewody, to jest zdaniem wojewody, to tak z przepisów prawa nie za bardzo wynika, odwołanie i powołanie nowego członka rady stanowi uprawnienie wojewody niezależnie od woli organu tworzącego. Zgodnie z przepisami decyzje w sprawie powołania i odwołania rady społecznej to jest uprawnienie rady gminy. W szczególności, jak pan przewodniczący słusznie zauważył, nastąpiłoby to przed upływem kadencji.
Gdyby taka sytuacja miała miejsce już po upływie kadencji, kiedy ten mandat wszystkich członków Rady by wygasł, to tak naprawdę i tak decyzja byłaby po stronie Rady, ale nie byłoby możliwości wskazania innej osoby i tak zresztą dzisiaj też nie ma, bo to Rada jest związana wskazaniem, ale dalej mamy taką sytuację, że decyzję podejmuje Rada. Więc to od Państwa zależy, czy będziecie chcieli tą panią, która jest teraz reprezentantem wojewody, zmienić na nowego reprezentanta wojewody. Tylko jedna uwaga. Tutaj przyszło wezwanie do pana wójta, a nie do rady. Pan wójt przedłożył ponownie projekt uchwały, ale jeżeli Państwo tej decyzji nie podejmiecie, to należy się liczyć, analizując treść pism Urzędu Wojewódzkiego, należy się liczyć z wydaniem rozstrzygnięcia, właściwie zarządzenia zastępczego, który zastąpi tą uchwałę. To jest takie ryzyko, że wojewoda mimo na przykład, jeżeli Państwo się na to nie zdecydujecie, to może wojewoda wydać decyzję, która zastąpi tą uchwałę. Czyli jak dobrze rozumiem, jakby się ta kadencja skończyła, to już byśmy praktycznie musieli, tak? Tak. A teraz? Znaczy za każdym razem powinniśmy, bo to nie musieli, bo to nie w tych kategoriach. To nie jest sytuacja, w której wolno, nie wolno, tylko dalej decyzja co do powołania czy odwołania jest po stronie Rady. Natomiast no, tutaj sytuacja jest o tyle specyficzna, że to odwołanie, zmiana w składzie Rady następuje w trakcie kadencji. Więc gdyby, bo wtedy no niedopuszczalna byłaby sytuacja taka, żeby mandat wygasł, a w Radzie Społecznej nie byłoby przedstawiciela wojewody. Dzisiaj takiej sytuacji nie mamy. Natomiast no, jest to sytuacja nadzwyczajna. Natomiast statut SPZOZ-u, który jest notabene prawem miejscowym, precyzyjnie tą sytuację reguluje, więc no, nie wiem, to od Państwa zależy, czy zechcecie podjąć decyzję taką, jak sobie życzy Urząd Wojewódzki. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa w temacie? Nie widzę. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 57, łamane na 324, łamane na 2023 Rady Gminy Zadzim z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu. Uchwala się, co następuje, paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy, punkt drugi otrzymuje brzmienie: przedstawiciel wojewody łódzkiego Urszula Drylewska. Paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zadzim. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Za 4, przeciw 7, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że uchwała została odrzucona. Przechodzimy do punktu kolejnego. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych w interpelacjach chce zabrać głos? Radna Kałuziak, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Chciałabym poprosić o skoszenie w miejscowości Pile Poboczy, bo tam było pominięte przy koszeniu Skęczna. Oraz chciałabym się zapytać, czy byłaby taka możliwość, bo mamy teraz jakby sezon letni, zorganizować może przeglądy kominiarskie, bo w niektórych gminach takie coś funkcjonuje. Po prostu gmina łatwi kominiarza, który z miejscowości do miejscowości chodzi i obsługuje przeglądy kominów. To by było fajne dla osób, które mają mały dostęp, dla starszych osób, które się obawiają, że gdzieś tam ten kominiarz mógłby być nie tym, za którego się podaje. No na przykład w gminie Warcie tam mają rok w rok przeglądy, po prostu przychodzi kominiarz i tego dnia
danego wykonuje te przeglądy. Można też, tak jak w innej gminie widziałam, złożyć wniosek i po prostu tylko chętni są obsługiwani poprzez kontakt z tym danym kominiarzem, on się już później kontaktuje. Myślę, że to też finansowo by było dobre, bo czym więcej osób by się zgłosiło, tym kominiarz pewno by trochę taniej opuścił tą cenę usługi. A zwłaszcza, że się, nie wiem, czy wszyscy się orientują, ale zmieniły się przepisy. 18 września 2023 roku jest teraz tylko i wyłącznie cyfrowa forma protokołu. Nas każdy może teraz sprawdzić, w sumie ta instytucja, która jest instytucją chyba budowlaną, nie wiem, czy oni nas kontrolują, mogą sprawdzić, czy taki protokół mamy wykonany, czy nie. Jeżeli nie, możemy dostać mandat za niewykonanie protokołu zgodnie z czasem. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze? Radny Danecki, proszę. Panie wójcie, mieszkańcy naszej gminy zgłaszają potrzebę dłuższej pracy świetlicy przy szkole podstawowej w Zadzimiu. Czy jest tutaj szansa zbadania potrzeb i ewentualnie możliwości finansowych? Dziękuję. Radna Urbaniak, proszę. Wycięcie krzaków na odcinku Bogucice-Zygry, bo tam już tak zarosło. I na naprawienie dziur na odcinku też Bogucice-Zygry. I mam takie jeszcze pytanie. To nie jest, panie wójcie, tutaj coś ze złości mojej, bo tak 5 lat temu, jak byłam radną, zgłosiłam wycięcie krzaków tu Bogucice-Choszczewa. Do jednej z posesji były wycięte, te krzaki rzucone były w rów. Teraz znowu są krzaki wycięte Bogucice-Choszczewa, znowu te krzaki są rzucone w rów. No i tak się zastanawiam, czy rów jest do wody, czy do krzaków, czy te krzaki będą sprzątnięte, czy nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ktoś z Państwa dalej? Radna Napieralska, proszę. Ja panie wójcie chciałam się spytać, jaka przyczyna, że nasz obok ciemny już 2 tygodnie. Czy mamy dzieci się rodzi? Bardzo ciemny? Czy jakieś inne zamiary, czy nie da się naprawić? Przecież przydało mi się. Bardzo proszę. Kto z Państwa jeszcze? Rady Poliński. Dziękuję panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Panie wójcie, do powiatu. Przypomnienie o tych dziurach na drodze powiatowej Zadzim Chodaki. Tam w miejscowości Pietrachy Górki ogólnie jest 3-4 dziurki. Dziękuję. A to nie było łatane, panie radny? Chyba, że... W tygodniu? Radny Kubik, proszę. Tak, mam takie pytanko odnośnie tej drogi tutaj przez Charków, bo tam też są dziury duże, czy to jest jakaś możliwość tam współpracy z powiatem. To jest jedna kwestia i druga sprawa odnośnie ptaków. Jeżeli chodzi o oglapy, które w tym momencie są tutaj w parku zadzimskim, jest problem notoryczny i coraz gorszy z tego powodu, że rokrocznie wyjadane są całe hektary upraw kukurydzy. Gmina jest rolnicza. W momencie siewu i wschodów tej uprawy cały czas rolnicy mają problem, że muszą być stosowane coraz bardziej chemiczne zaprawy, żeby ten proces był po prostu wstrzymany. I teraz czy jest jakaś możliwość zaradzenia nad tym po prostu problemem, bo jest to coraz bardziej poważny problem. One tutaj się zagnieździły tutaj w naszym parku i co w tym przypadku można zrobić? Bo to z roku na rok się nawarstwia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Rada Napielarska jeszcze. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie wójcie, jeszcze mam taką prośbę. Jakby gdzieś tam ekipa była remontowa z dosypaniem jakiegoś tam, nie wiem, asfaltu, to bym bardzo prosiła, jakby Zygiel na cmentarz się wjeżdża, tam takie dziury powybijane. Ja wiem, że powybijane po prostu ciężarowe samochody, które wyłożą raz, ale naprawdę jak tam się dojeżdża, to po prostu nie da rady uminąć tych dziur. Za wiele nie trzeba, tylko troszeczkę załatwić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Już o tych dziurach to może ja też. Wola Dąbska, panie wójcie. Wyjazd na drogę wojewódzką. Trochę tam zniszczyło się właśnie. Trzeba chyba wyciąć nawet.
i proszą mieszkańcy Wola Flaszczyna 10 lampę oświetleniową tam. Czy ktoś jeszcze w interpelacjach? Nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 15, sprawy różne. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa w temacie? Pan wójt, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj może postaram się odpowiedzieć na kilka z tych z Państwa zgłoszeń. Może tak z kolejnością. Tutaj na zapytanie pani radnej Kołysiak odnośnie przeglądów kominiarskich, ale ja rozumiem, że tutaj intencją pani jest kwestia jakby co, poinformowania mieszkańców, tak, o ewentualnie o takiej usłudze, czy bo... taką usługę. Taka koordynacja jakby. Tak, tak. Koordynacja informacyjna, czy to znaczy, nie. Chodzi o koszty, które ponosimy my, ale zorganizowanie tego kominiarza, który by też miał łatwiej, bo by miał ileś tych miejsc, w danej miejscowości ileś tam tych kominów i wtedy by było też i taniej dla nas mieszkańców. Aha. I to by było takie, można by było... Czyli rozumiem o takie, takie pewne, części bardziej informacyjne, jakby koordynacyjne, tak? Tak? I pewny człowiek, który gmina poleca jako na zasadzie, wiadomo, że jeżeli z gminy, to znaczy, że w porządku. Rozumiem. Tak się spodziewałem. Natomiast, znaczy powiem tak, wie pani, my tutaj oczywiście możemy, że tak powiem, no nie wiem, czy ewentualnie kogoś polecić, tak, czy zarekomendować. Choć z drugiej strony oczywiście też nie chcielibyśmy, aby to może zostało ewentualnie jakoś nieopatrznie wykorzystane jako, powiedzmy wskazywanie, tak, danego wykonawcy, bo wiemy, że pewnie rynek tutaj myślę jest otwarty i każdy ma prawo do wyboru tego usługodawcy, kogo chce. Tutaj tak troszeczkę bym to zobrazował w sytuacji tutaj tych bardzo, myślę, szerokiego kręgu różnych, bo to z reguły są prywatne działalności, firm i tak dalej, które chociażby zgłaszają się do mieszkańców, oferując swoje usługi w zakresie pozyskania dofinansowania w ramach, myślę, tego znanego już programu Czyste Powietrze, tak? No, czy jakieś przygotowanie jakichś audytów energetycznych, tak? Przynajmniej wniosków na pozyskanie środków, na tam różne termodernizacje, ocieplenia i tak dalej. Często niestety, no też zdarzają się, że tak powiem, no nieuczciwe firmy. Wiemy z praktyki chociażby też i na terenie gmin w naszym powiecie, że właśnie czasami, że powiem, podszywają się pod rzekomą współpracę z samorządami, tak? Czasami nawet oczywiście bez ich no, przede wszystkim zgody, a czasami wiedzy, wykorzystując jakieś, nie wiem, powiedzmy tutaj jakieś herby, tak, powiedzmy gmin, utożsamiając się, że bo oni tu są poleceni przez urząd, czyli są na pewno wiarygodni. Niestety takie praktyki miały miejsce, dlatego my też tutaj, że tak powiem, przynajmniej w tym obszarze raczej też unikamy, że tak powiem, jakby rekomendowanie jakiegokolwiek przedsiębiorcy, tak, czy firmy zajmujące się tymi zadaniami, żeby tutaj też uniknąć jakiejś ewentualnie aluzji pod względem, powiedzmy, no jakby, no nie wiem, rekomendacji danego przedsiębiorstwa. Tutaj mówię o informacje pani, tak, znaczy my możemy podać, tak, bo tutaj my sami oczywiście jesteśmy też zobligowani do wykonywania takich przeglądów corocznie i tutaj też współpracujemy z jakimiś, no, z reguły stałymi firmami, które to, czy stowarzyszeniami właśnie w tej branży z tymi wykonujemy. No, możemy oczywiście taką akcję informacyjną spróbować przeprowadzić, tak, jeżeli oczywiście będzie zainteresowanie, no to rozumiem, że wszyscy chętni będą mogli z takich usług skorzystać. Jeśli chodzi o wycinkę tutaj tych zakrzaczenia, tutaj pani radna Urbaniak pyta, tak, tam rozumiem w Bogucicach, tak, ja tak dopytam, tak, kierownika, być może, podejrzewam, że być może ta wycinka, wie pani, być może ta wycinka krzaków po prostu dokonana została w tamtym momencie, natomiast rzekłbym jakby, bo i też gdzieś przerzucamy tę grupę pracowników po terenie, a później w jakimś następnym okresie, że powiem, jeżdżą, tak, i zbierają to, czy też mamy też zakupiony bodajże lata temu rębak do takich właśnie tych wyciętych zakrzaczeń i gałęzi i, że powiem, no, ten materiał po prostu jest usuwany, tak, przy jakimś, powiedzmy, następnej jakby tutaj następnym rodzaju prac. Odnośnie tutaj awarii oświetlenia ulicznego w Otoku, ja przynoszę, że nie mam wiedzy, tak, na tą sytuację. Tutaj można bezpośrednio, bo też jako sołtys może też pani bezpośrednio sama zgłaszać. Nie wiem, czy zgłaszała pani konserwatorowi. Nie wiem, czy, jeżeli tak, to dobrze, to tutaj zainterweniujemy, tak, czy coś tam się dzieje więcej, tak, czy jakieś były próby naprawy tego. Aha.
może zegar się spoił. Rozumiem. Być może jest to jakaś większa usterka. No to ustalimy tak z konserwatorem, żeby to niezwłocznie oczywiście przywrócił do użytkowania. I tu jeszcze zapytanie pana radnego Kubika odnośnie tych ptaków. To, panie radny, nie są glapy, tylko to są gawrony, jeśli chodzi to już o nazwę gatunkową. Natomiast co do samego tego gatunku, powiem tak, jest to gatunek objęty ochroną. I tutaj jakby takie do jakieś bezpośrednie działania związane z jakimś tam, nie wiem, zwalczaniem tych ptaków niestety nie jest możliwe. Wiemy, że one są uciążliwe, bo to nie tylko w kontekście tych szkód pewnie, jakie czynią, no pewnie też rolnikom, ale też i czasami zwykłym mieszkańcom, bo gdzieś tam plądrując ogródki, bo takie sygnały też do nas docierały. No niestety musimy mieć na względzie to, że tutaj jakby no jest ten ptak, który zagrożony jest podobno, taki przynajmniej ja tutaj też już opinię wcześniej pozyskałem, jednego z ornitologów, zagrożony jest wygnięciem, dlatego jest objęty ochroną. W chwili obecnej na pewno ta ich populacja tutaj w samym Zadzimiu się zmniejszyła, ponieważ one są już po tym okresie, że tak powiem, lęgowym, więc już na pewno zdecydowanie jest ich mniej. Myśmy tutaj uzyskiwali zgodę z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na możliwość jakby częściowego niszczenia gniazd, oczywiście poza okresem lęgowym, bo tak niestety przepisy prawa tego wymagają i to było robione bodajże 2 lata temu chyba, tak, bo tutaj no, musi niestety RDOŚ na to wyrazić zgodę, żeby tutaj ograniczyć jakby ich populację, tak. Bo no, mogę coś jeszcze powiedzieć? Tak, chwilkę skończę. Niemniej jednak, no tutaj wiem, to musimy też mieć na uwadze właśnie te przepisy ochrony środowiska, jakie dotyczą tego gatunku. No z pewnością uciążliwe są, natomiast tak jak mówię, tutaj te metody i formy jakby tutaj jakiegoś ich, czy to płoszenia, czy odstraszania, no muszą mieć akceptację chociażby ze strony dyrektora ochrony środowiska. Tutaj nawet było takie zdarzenie, raz mieliśmy, czy właściwie zgłoszenie, że też te ptaki zostały, nie wiem, tam czymś otrute, tak, czy ktoś tam celowo jakiś pokarm z jakąś domieszką czegoś dorzucił, to było bodajże chyba też ze 2 lata temu, gdzie wtedy też część z tych właśnie młodych piskląt bodajże no, gdzieś tam spożywając ten właśnie pokarm faktycznie no, gdzieś ich żywot się zakończył i tutaj no, od razu oczywiście jakieś osoby związane z organizacjami ekologicznymi czy z jakimś ochroną środowiska się uaktywniły, nawet tutaj nas straszono, że to jakieś były działania gdzieś tam może sprokurowane, być może tak tutaj właśnie z naszej strony, żeby tą populację ograniczyć, co oczywiście nie było żadną tutaj prawdą. No wiemy, że na pewno tam była też wtedy była interwencja też na policję, tak, gdzieś tam te martwe ptaki zostały pozbierane z terenu parku, miały podobno być badane, aczkolwiek nie wiem, żadne tutaj finalne rozstrzygnięcia do nas nie trafiły, czy one faktycznie zostały otrute, czy to w jakiś inny sposób. Niestety kilka z nich, kilkadziesiąt z nich na terenie parku było martwych. No także tutaj no na pewno nie mamy, że tak powiem, takiej wolnej ręki, jeśli chodzi o te działania związane z ograniczaniem populacji tych ptaków. Dziękuję. Dziękuję. Radny Kubik chciałby zabrać? Tak, bo jeszcze to wpływ światła jest na rozmnażanie ptaków, też ma bardzo duży wpływ, także w tym przypadku tutaj to naświetlenie parku jest istotne w tym przypadku, no nie, że jak świecimy, to wydłużamy dzień świetlny i one się w ten sposób lepiej namnażają po prostu. No. Chciałem to uzupełnić. Dobrze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Radna Ufnalska, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, korzystając z obecności Pani Kierownik ZOZ-u, chciałabym zapytać, czy jest możliwość, aby lekarz w Małyniu rozpoczął swoją działalność? Zadzim, kierownik w tej chwili pracuje od 8 do 18. Nie ma po prostu lekarzy. Jeżeli znajdziemy, nie zamykamy tej drogi, ale na dzień dzisiejszy no niestety nie. Dziękuję. Radna Stępińska, tak? Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, chciałam się odnieść do pytania Pani Radnej Kołusiak. Na moim terenie już od 4 lat systematycznie przyjeżdża Pan kominiarz z brygadą. W
wystawia oświadczenia stanie technicznym kominów. Także nie ma z tym problemu. Tutaj, jeżeli chodzi o gminę, to jest niepotrzebna. Wystarczy zgłosić się do kominiarza. W internecie jest masa takich firm. Zadzwonić, wtedy podadzą cenę, bo mieszkańcy, już wiem z własnej autopsji, bardzo chcą, żeby takie przeglądy się odbywały, ale jak usłyszą cenę, mimo że to jest grupowe, że to jest cała wieś bierze w tym udział rzekomo, okazuje się, że nie są zainteresowani, bo oni nie będą płacić 70 czy 80 zł za taką usługę. Wolą sami z tego korzystać. Większość wcześniej, nie wiem czy Państwo wiecie, jeżeli ubezpieczacie budynki, to taka opinia jest już od dawna potrzebna. Także jak ktoś ubezpiecza budynek, to taki dokument musi mieć, musi posiadać. Także no... Ale wystarczy, że pani zadzwoni, umówi się, panowie przyjeżdżają w dany dzień i będą chodzić od domu do domu. No. No ale to może zrobić to sołtys, może zrobić to radny. No tutaj no, gmina uważam, że nie jest jakoś bardzo potrzebna, skoro może, no mówię, no ja to załatwiam bez pomocy, że tak powiem, gminy. Tutaj nie ma problemu, no mówię, każdy, jeżeli ma ktoś, no to... Dlatego wyszłam z tą inicjatywą, żeby urząd gminy mógł, bo ma więcej do powiedzenia niż ja, więc urząd gminy mógł zrobić kształcie wniosków i wtedy wniosek się składa dla konkretnej osoby, która chce, tak? Bo to można zgłoszenie to nie chodzi, że ona musi stała miejscowość, tylko po prostu konkretną osobę i wtedy kominiarz kontaktuje się z tego telefonu, który jest podany w wniosku, i sobie ustala sam trasę, tak? To o to mi chodziło. Można kolejne puścić. Nie chodziło mi o to, żeby pokazać, że to ja potrafię w siebie. Czy ktoś jeszcze z Państwa? To wygląda, niż pani sobie... Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Już wszystko? Dobra. Przechodzimy do punktu 16. Zamykam trzecią sesję Rady Gminy Zadzimiu. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję.